Chyba nie kupujesz? Ale mówię 2-2. Państwo, jakie wyniki kupujecie przed meczem? Zwycięski. Zwycięski, pięknie, dyplomatycznie. Jaki wynik obstawiacie? 2-0. 2-0 z około Struda. 2-0. A dziewczynki? Ja obstawiam 3-1. 3-1. Tak. 3-2. No to się trzymajmy. Nie się. Przyjmijmy wszystko, wszyscy razem, nazwisko strzelca wyrównującej bramki dla Sokoła. Bramkę dla Sokoła strzelił Sebastian! Jesteśmy po meczu z Widzewem zremisowanym 2-2.
Robert, no powiedz, no jak byś podsumował ten mecz, bo był przedziwny, no był niesamowity, kopa emocji, jak byś go tak na gorąco podsumował? No emocje niesamowite, no. Jeśli chodzi o kibiców i o tą atmosferę, to jest coś pięknego. No gramy co dwa tygodnie u siebie, 18, teraz 20. Nie wiedziałem, że tyle ludzi przyjdzie, no dzisiaj pięknie się pokazali z naszej strony, więc super atmosfera, no i co, no graliśmy do końca, no ogólnie mecz był wyrównany, w drugiej połowie troszeczkę Widzew nas przycisnął, no ale my gramy do końca jak zwykle, no daliśmy radę, strzeliliśmy im w 90 minucie i widzieliśmy, że mamy 5 minut, trzeba cisnąć do końca, no była jeszcze okazja, szkoda, że nie strzeliliśmy, ale no u nas się skończył sezon już, no. Robert, to nie jest pierwszy mecz, który wygrywamy w ostatnich minutach. Czy chciałbyś powiedzieć albo potwierdzić, że staje się jakąś naszą specjalnością, takim charakterem, wiesz, nie wiem, mazurskim? Jak ty to widzisz? No to jest piękna sprawa. Coś niesamowitego. No. To jest piękna sprawa. Dla zawodnika to jest coś niesamowitego. My zawsze gramy do końca, ale no tak naprawdę jeśli chodzi o piłkarza, to wolałbym chyba spokojnie grać niż w takich emocjach. Ale jeśli chodzi o te emocje, to coś pięknego i niech tak zawsze będzie. Ostatnie moje pytanie. Czy ciebie widzimy w Sokole Ostróda na kolejnym sezonie? Bo o to pyta wielu kibiców. No mnie też się pytają. Nie wiem do końca. Zobaczymy. Został jeszcze jeden mecz ligowy, jeden pucharowy. I tak naprawdę, no zobaczymy. No. Ja nie chcę nic mówić. Powiedz, chciałbyś zostać w Sokole? W Soku jest super drużynka, bardzo dobrze się tu czuję. Zobaczymy, jak wyjdą rozmowy. Dzięki serdeczne. Dzięki. Mówiłem, że będzie remis. Panie Piotrze, panie prezesie, dzięki. Również po meczu, tak na gorąco, witamy Barbarę Korzus, współwłaścicielkę firmy Budocentrum Ostróda, czyli naszego dzisiejszego sponsora meczu z Widzewem. Basiu, no bo jesteśmy na tyle, będę mówił normalnie. Ja tracę głos, więc może tobie go przekażę. Basiu, powiedz mi, jak oceniałabyś to dzisiejsze widowisko? Bardzo pozytywnie. Klepią mi po plecy. Generalnie w kuluarach szeptałam sobie, że po tym meczu na pewno zostanę wielką fanką Sokoła i zakupię jeden karnecik więcej oczywiście. Na to Sokół też liczę, także... Oczywiście na to VIP. Generalnie bardzo fajne spotkanie, wielkie zaangażowanie zawodników, zarówno gospodarzy, jak i gości. No i przede wszystkim wynik satysfakcjonujący obie strony, niekoniecznie kibiców obu drużyn, ale myślę, że piłkarze jak najbardziej. Ze swojej strony też bardzo dziękuję za zaproszenie, było nam serdecznie, szczególnie miło, ponieważ do centrum jest kojarzona generalnie z samymi paniami, a tutaj takie perełki, proszę bardzo, pani piłki. Bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że to nie jest nasze wspólne ostatnie spotkanie i ostatnie kibicowanie. I na to wszyscy też liczymy. Serdeczne dzięki, do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękujemy, do zobaczenia.